Wołów, miasto na Dolnym Śląsku, 1962 rok. 5 osób zostaje skazanych za absolutnie zuchwały napad i kradzież ponad 12 milionów złotych. Milicja jest przekonana, kiedy dochodzi do tego wydarzenia, że zrobiła to profesjonalna, być może międzynarodowa szajka. Tymczasem proces wykaże, że autorami pomysłu były wołowskie elity, ludzie z pieniędzmi i być może mający trochę za dużo czasu. Wołów to niewielkie, ale bardzo urocze, śliczne miasteczko leżące 50 km na północny wschód od Wrocławia. W 1962 roku mieszka tu zaledwie 8 tysięcy ludzi. Wszyscy się doskonale znają. To taki trochę polski dziki zachód tamtych lat. Dookoła wciąż stoją ruiny, a mieszkańcy dopiero zaczynają pierwsze prywatne przedsięwzięcia. Za mną komisariat policji w Wołowie, który funkcjonuje tutaj oczywiście wcześniej jako komisariat milicji od czasów II wojny światowej. Komendantem milicji w 1962 roku w tym mieście jest kapitan, którego na potrzeby tego programu nazywać będziemy Antonim Wąsikiem. Antoni Wąsik jest bardzo lubiany w całym Wołowie, chociażby dlatego, że czasami przymyka oko na pewne drobne wady mieszkańców. Nie kieruje pijaków prosto do izby wytrzeźwień, tylko osobiście wiezie ich do domu. Kiedy na komisariacie ktoś nie jest w stanie przejść na desce dwumetrowej porządnie, no to wtedy zastanawia się, co z nim zrobić, ale jeżeli pijany przejdzie, puszcza go wolno do domu. Antoni Wąsik trzyma sztamę, co będzie bardzo istotne w tej opowieści, z miejscowym prokuratorem, z proboszczem, jak to w takich miasteczkach bywa, no i oczywiście z sekretarzem partii. Z całą pewnością kapitanowi Wąsikowi pomaga w pracy operacyjnej to, że jest, mimo że niewysoki, to bardzo uroczy i przystojny i bardzo podoba się kobietom. Upalne lato, druga połowa sierpnia 1962 roku. Kapitan Antoni Wąsik odpoczywa z dziećmi pod namiotem w lesie blisko Wołowa. Nieoczekiwanie tę rodzinną sielankę przerywa informacja podana przez radio telefon. W Wołowie był napad. Wracaj natychmiast. Wąsik szybko wsiada do służbowego samochodu i wraca do miasta. Potem koledzy będą mu wypominać, że kiedy obrabiano bank w Wołowie, on bawił się gdzieś w lesie. Mniej więcej po godzinie Antoni Wąsik jest już w Wołowie i czego dowiaduje się na miejscu? Tu, przy Jana III Sobieskiego 6, w banku, nad ranem, pracownicy zastali wyważone drzwi oraz strażnika skrępowanego, związanego, czekającego na nie wiadomo co. Zeznań pracownicy banku. W dniu 20 sierpnia 1962 roku o godzinie 5 rano do komendy powiatowej MO w Wołowie przybiegła sprzątaczka Janina Lisowska i zawiadomiła dyżurnego o kradzieży dokonanej na szkodę banku. Wyjaśniła, że tego dnia około godziny 4:30, idąc do pracy, zastała drzwi wejściowe prowadzące do pomieszczeń banku otwarte i nie zastała w pomieszczeniach strażnika. Szukając strażnika, znalazła go w piwnicy, leżącego na podłodze, ze związanymi rękami i nogami oraz zakneblowanymi ustami. Pracownicy idą do skarbca i okazuje się, że brakuje w nim, uwaga, dokładnie 12 531 tysięcy złotych. 12 milionów. W tamtym czasie przeciętna pensja wynosi 1680 zł. To są po prostu ogromne pieniądze, te, które zniknęły z sejfu.
zeznań strażnika banku. W dniu 19 sierpnia około godziny 22 zamierzał on wejść do banku w celu pełnienia służby wartowniczej na zmianę nocną. Broni nie posiadał, bowiem nie przydzielono mu jej do osobistego użytku. Znajdując się w nieoświetlonym korytarzu, został zaskoczony i steroryzowany bronią krótką przez dwóch osobników, którzy znajdowali się we wnęce korytarza. To właśnie tą boczną bramą wchodzą pracownicy banku i tędy prawdopodobnie weszli złodzieje, tak się można wtedy domyślać. Jeszcze do dzisiaj został tutaj dzwoneczek z czasów, kiedy w tym budynku był bank. W latach 60. nie ma kart kredytowych, nie ma bankowości elektronicznej, nie ma szybkich połączeń, a jedynym czym dysponuje milicja to maszyna do pisania. W takim banku jak ten, a jest to jedyny bank w Wołowie, przechowywane są pieniądze na wypłaty, pieniądze na kredyty. Tutaj znoszone są pieniądze ze sklepów czy też z poczty, więc kiedy w ciągu jednej nocy one wszystkie stąd znikają, pojawia się naprawdę wielki problem. I ten problem musi rozwiązać człowiek do zadań specjalnych w Wołowie, kapitan Antoni Wąsik. Trochę trudno w to uwierzyć, bo dzisiaj to jest blok mieszkalny, ale to jest budynek przedwojenny, jeszcze niemiecki. Tutaj mieściły się dwa banki, a na drugim piętrze mieszkanie dyrektora. Późnym wieczorem 19 sierpnia 1962 roku dokładnie do tych pomieszczeń włamują się złodzieje. Terroryzują strażnika, unieszkodliwiają go i zaczynają swoją pracę. Po raz pierwszy Dolnośląskie Tajemnice pokazują Wam, jak te pomieszczenia dzisiaj wyglądają. Udało się to wyłącznie dzięki pomocy Wołowskiej Grupy Badawczo-Historycznej i pani Lidii Tesli, która dzisiaj tutaj mieszka, bo w dawnym budynku banku znajdują się obecnie mieszkania. To była też piwnica banku, tak? Tak. I te drzwi to były drzwi bankowe? Te drzwi wszystkie były bankowe, te o metalowe drzwi to były bankowe. A potem to już jak zrobili te piwnice, to już drzwi zostały dorobione. Zamek to chyba jest stary. Jeszcze z banku, tak? Jeszcze z banku. Czyli po niemiecki zamek. Tak. Mhm. Tutaj nikt nie wymieniał tego zamku, czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest zabytek. Ten dawny bank dzisiaj wykorzystywany jest normalnie jako budynek mieszkalny, natomiast piwnice są podzielone i lokatorzy mają tutaj swoje komórki. To jest dokładnie to miejsce. Tak naprawdę nikt go jeszcze w telewizji nie pokazał. Tutaj złodzieje postawili lewar, żeby dostać się do skarbca. Ten skarbiec stał dokładnie ponad ich głowami. Wyrąbali dziurę, wrzucili tam narzędzia, a następnie wyciągali worki z banknotami. Wynoszą tak naprawdę 171 domków jednorodzinnych, bo tyle jest warta kwota, którą zrabowali. Po napadzie odjechali samochodem marki Warszawa, w którym jeździł przez jakiś czas jeszcze lewarek z napadu, bo Warszawa służyła po prostu jako taksówka. Należała do jednego z członków szajki. W samochodzie pojechały banknoty o nominałach 500 i 100 zł. Tylko 3,5 miliona złotych to były banknoty nieoznakowane, ponieważ to były banknoty stare, używane. W tamtych czasach ta sprawa nie miała precedensu. Huczały o niej wszystkie gazety, wszystkie media w bloku wschodnim. Tymczasem kapitan Antoni Wąsik został odsunięty od śledztwa. Dlaczego? Warszawa musiała odnieść sukces. Przejęli to więc
koledzy ze stolic. Najśmieszniejsze jest to, że kapitan Antoni Wąsik wcale nie był taki nieszczęśliwy z powodu odsunięcia od sprawy. Twierdził, że właśnie przy napadzie w Wołowie nabawił się reumatyzmu. Dlaczego? Jestem teraz przy drodze Oborniki Wołów. To tutaj znajduje się niewielki stawek. Kapitan Wąsik uważał, że broń, którą steroryzowano strażnika, musiała zostać gdzieś wyrzucona. Jeżdżąc po okolicy, wytypował dokładnie to miejsce. Staw tuż przy drodze. Uważał, że ci, którzy chcieli się pozbyć broni, szukali miejsca, w którym mogą ją po prostu wyrzucić, chociażby z okna samochodu. I tak zaczęły się badania w tym miejscu. Zanim koledzy z Warszawy odebrali śledztwo kapitanowi Wąsikowi, zdążył razem ze Strażą Pożarną z Wołowa wypompować ten zbiornik przy drodze i bingo, znaleźli. Na dnie leżała broń z napadu. Kto ją tam wyrzucił? Okazuje się, że był to Wiktor K., taksówkarz, który brał udział w napadzie i który, to jest, słuchajcie, ironia, to jest niedopatrzenie, który już w trakcie śledztwa woził po prostu milicjantów, którzy w taksówce opowiadali o postępach śledztwa. Wszyscy się przecież w Wołowie znali, więc i koledzy, i taksówkarzowi mówili, co w tej chwili robią, jakie przeprowadzają czynności. To właśnie w trakcie odpompowywania tej wody, w trakcie przeszukiwania dna tego zbiornika kapitan Wąsik miał się nabawić tego reumatyzmu, tak opowiadał zresztą potem swojemu wnukowi. Jednak odebranie tej sprawy wcale nie sprzyjało rozwojowi śledztwa. Wąsik znał wszystkich w Wołowie, miał z nimi dobre stosunki, ludzie mu wiele mówili. Przyjazd funkcjonariuszy ze stolicy, no niestety nie wzbudzał aż takiego zaufania jak ktoś, kto był częścią tej społeczności. Ta sprawa od początku była bardzo niewygodna przede wszystkim dla władz. W PRL-u takie rzeczy nie mogły się zdarzyć. 12 milionów bezczelnie wykradzione z banku. Ze względu na brak konkretnych informacji mogących doprowadzić do szybkiego ustalenia sprawców, niezależnie od dokonywanych przez pion MO przedsięwzięć w tym kierunku, zachodzi również konieczność wykorzystania możliwości operacyjnych służby bezpieczeństwa. Dlatego, że śledztwo się raczej nie posuwało, prokuratura wpadła na świetny pomysł. Ogłoszono w radiu i w telewizji, że wnet będzie wymiana pieniędzy. I to miało skłonić złodziei do pozbywania się gotówki. Czas przedstawić bohaterów tego napadu. Szefem i pomysłodawcą całego napadu był Mieczysław F., 38-letni wówczas elektronik, który w Wołowie prowadził zakład naprawy sprzętu radiowo-telewizyjnego. Rok przed napadem Mieczysław montował specjalne zabezpieczenia w banku w Wołowie i wtedy po raz pierwszy zobaczył tyle pieniędzy naraz. Elektronik poszukał po Wołowie i do napadu namówił kolegę rymarza Józefa i starszego o 11 lat taksówkarza Wiktora K. To do niego należała ta Warszawa. Ale panowie potrzebowali jeszcze kogoś, kto unieszkodliwi strażnika bankowego, więc w tym celu dokoptowali jeszcze członków rodziny. Jedną z najważniejszych osób był 40-latek z Obornik Śląskich, który miał nielegalną broń. I tą bronią właśnie steroryzowany został strażnik. Skąd wiedzieli, że właśnie tego dnia
mają napaść na bank. Informacji takiej udzielił im po prostu bankowy kasjer, który być może dostał za to dole. Był nawet taki pomysł, żeby on im dał klucze, które mogli sobie odcisnąć i zrobić dla siebie kopię, ale wiedzieli, że to od razu doprowadziłoby milicję do tego kasjera, więc postanowili, że zrobią to po prostu na siłę. Kiedy już zdobyli te pieniądze, nie pomyśleli o kilku jakże istotnych przy planowaniu zbrodni drobiazgach. Mianowicie nie pozbyli się banderol, więc od razu można było dokładnie sprawdzić, jakie numery seryjne miały te banknoty. Tylko 3,5 miliona było banknotami nieoznakowanymi i te pieniądze były w miarę bezpieczne, ale tamte, te ze znakami łatwo było bardzo już namierzyć. Zawsze jest pewien problem w takich sprawach z żonami. Dlatego, że panowie wykazali się dużą cierpliwością, ale ich żony zaczęły te pieniądze po prostu wydawać. W Ostrowie, w Opolu, w Katowicach kupowały sobie różne rzeczy. Jedna z nich podobno paradowała w pięknym, nowym i uwaga, bardzo drogim, a co za tym idzie, zwracającym uwagę futrze. No i teraz to już było bardzo proste. Milicja namierza sklepy, w których te panie robią zakupy. Zbliża się, zacieśnia się ten krąg wokół szajki i w końcu jeden po drugim zostają wyłapani przez te babskie zakupy. Proszę pani, ale ja nie będę miała pani wydać. Proszę zaczekać, pójdę rozmienić te koleżanki. Dobrze. Ten napad tak zapadł w zbiorowej pamięci, że w 1975 roku Mieczysław Waśkowski nakręcił o nim film fabularny pod tytułem Hazardziści, a 5 lat wcześniej powstał komiks pod tytułem Kocie Oko. I tak po nitce do kłębka milicja dotarła do szajki z Wołowa. Zaledwie 2 miesiące po napadzie aresztowano wszystkich, no i rozpoczęły się teraz poszukiwania pieniędzy, które ukradli. Pamiętajcie, to jest inny napad niż możemy sobie dzisiaj wyobrazić. Oni mieli mnóstwo worków z banknotami. Jak je ukrywali? U Mieczysława K., który był częścią tej ekipy, w jego zakładzie naprawczym telewizorów, w starych pudłach po telewizorach ukryli część gotówki. Część spalili, część mieli w domu, a reszta znajdowała się w tym kurniku przy ulicy Świerczewskiego. Kurnik należał do taksówkarza, do pana Wiktora. O tym wszystkim opowiedział mi wnuk Antoniego Wąsika, kapitana milicji, który mimo, że odsunięty od śledztwa, ciągle rozmawiał ze swoimi kolegami, pomagał im, a poza tym on niemalże naprzeciwko tego słynnego kurnika mieszkał. Z zebranych dotychczas materiałów i oględzin nasuwa się przypuszczenie, że przestępstwa dokonali recydywiści, że obiekt został sprawcom nadany i dlatego posiadali doskonałe rozeznanie. Szokiem było to, że napad na bank w Wołowie zorganizowali mieszkańcy tego miasta. Najciemniej jest pod latarnią. Do tego to nie byli ludzie, którzy tak naprawdę potrzebowali takich sum. Trudno nazwać sprawców szajką. To byli zwykli obywatele, zwykli mieszkańcy Wołowa, którzy wcześniej nie mieli żadnych konfliktów z prawem, więc tym trudniej było ich odnaleźć. Ale łączyło ich jedno – miłość do hazardu. O ile hazardem można nazwać towarzyskie, sąsiedzkie granie w karty, no ale jednak na pieniądze i do tego z księdzem z pobliskiego Stobna. U księdza mieli rzekomo spory dług. Ksiądz dobrze grał w karty, grał też podobno na pieniądze, no i trzeba było ten dług jakoś oddać. I tak miał powstać pomysł na napad na bank.
Hazardziści mieli drobny kłopot, bo ksiądz był bardzo wpływowy, więc bali się, że rozpowie w całym mieście o ich długu. Sąd planował najwyższy wymiar kary dla takiego przestępstwa – dożywocie. Jest PRL, propaganda, trzeba pokazać, że służby działają. Oto ostatnie chwile tego niecodziennego i bezprecedensowego procesu. Sąd Wojewódzki we Wrocławiu skazuje oskarżonych Mieczysława Florkowicza, Józefa Suj, Jana Jeśkiego, Wiktora Kotcza i Rudolfa Drewka, każdego z nich na karę dożywotniego więzienia. Tak zakończył się ostatni akt procesu w sprawie napadu na Bank Wołowski. Nad Wołowem zapada już noc, dokładnie taka sama jak ta 19 sierpnia 1962 roku, kiedy szajka miejscowych obywateli samochodem Warszawa, taksówką, podjechała pod bank, żeby ukraść słynne 12 milionów. Dlaczego pokazujemy takie historie? Dlatego, że dzięki nim widzimy, jak bardzo zmienia się świat. Dzisiaj mamy cyberprzestępczość, a wtedy trzeba było własnymi rękoma wynieść kilkanaście wielkich worków z pieniędzmi. No i jest tutaj pewien morał jeszcze. Czasem warto poczekać z wydawaniem pieniędzy.